tego nie dam, trzeba sprawdzić. Mam obrączkę. Widzisz ją? No. No hej, maleńka. Zaręczynowy jakiś. Ja dziękuję. Czekajcie, jest punca? Jest punca. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Jest ze mną Damian, jest ze mną Michał, ale gdzieś jeszcze przy samochodzie. Wskakujemy do wody, a widzicie jaka sami jaka jest pogoda. Pogoda jest piękna. Akurat na szukanie. Lecimy. Moi drodzy, pierwszy fant i obrączka srebrna. Całkiem ładniusia. Sreberko, sreberko. No i fajno. Pierwszy fant, nie? Do panciorów. Ciach. Kolejny fancior. Jest to jakaś zamieszka. No i fajno. Ciach do torby. Moi drodzy, misiątko trafiło obrączkę srebrną. Gratulacje, stary. Piękne. Lecimy dalej szukać. Moi drodzy, kolejna biżuteria. Jest to srebrny pierścionek. Bardzo głęboko był, nie? Bardzo głęboko. No, pęknięty. No i spadł po pęku. Dobra, idę go schować i bawimy się dalej. Coś tu mamy. Nie wiem, czy widać. Ale coś tu jest. Biżuteria, ale taka badziewiasta. No dobra, do fantów. W sumie dobra i to. Moi drodzy, tak sobie tuptamy, a ja mam chyba sreberko. Tak jest, kawałeczek łańcuszka, srebereczko albo brązoletki jakieś. Coś takiego. Zimno! Moi drodzy, takie srebereczko małe wpadło, myk do fanciorów i tuptamy dalej. Moi drodzy, ale jaja, mam obrączkę tytanium. Tytanowa obrączka. No i fajno, kurczę, ale ładna. Powiem wam, że ładna bardzo. Do superfantów ją. Od razu ją do superfantów. Kurde, ale jaja. No już myślałem, że złotko. No tytan też fajny, no bo fajne znalezisko, nie? Moi drodzy, zobaczcie jaka pogoda się zrobiła. Zaraz pewno lunie. No dramat jakiś. Tragedia. Zaraz będzie lać, wtedy nie będę włączał kamery, bo to nie ma sensu, będzie tylko łoblu, łoblu. My szukamy dalej. Moi drodzy, misiątko znalazło najpewniej złotą obrączkę. No, złotko jak się patrzy. Pewno 3-3-3, gratki misiu. A co ja tutaj mam? Nic. Fajny wykres. Dobre ID będzie obrączka, moi drodzy. Ale fajne, twarde dno. Tak na dobranoc. Jeszcze nie. Opla, 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 opla. Dobra, dobra, dejcie mnie tą srebrną obrączkę. Jest, ale to nie wiem, czy to obrączka. Coś jest. Srebrnego, ładnego nawet. O! A, patrzcie, złapałem. Do fantów. Moi drodzy, koniec zabawy. Żegnamy się z kąpliskiem. I lecimy do chaty. Michał na ostatni rzut znalazł złotą obrączkę. Zrobimy w domu podsumowanie. Właśnie zjechaliśmy z poszukiwań. Tak. Equinoxik. Trzeweczka do Equinoxa. Deus 2. Equinox. Ate Gold, kolejny deusik. Na dole jest sauna, łazieneczka, kuchnia, kurczę, z tym, z ekspresem do kawy. Dwa pokoje duże u góry. No i tu jeszcze salonik. Michał, ty może chłopaki, może by lepiej się nie kładźcie na razie, póki nie pójdziemy ogarnąć. Jak się umyć, wrócimy wszystko. A jak oceniacie nasze dzisiejsze warunki? 10 na 10. 10 na 10. Ja myślę, że nawet 15 na 10, jak na nasze potrzeby dzisiejsze. Zawsze mieliśmy tylko lodówkę, pokój i łazienkę. Teraz na wypasie.
Moi drodzy, my już się rozłożyliśmy do podsumowania. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie łapki w górę zostawić. No i zapraszam standardowo do swojego sklepu dla poszukiwaczy. Link do sklepu jest w opisie pod filmem. A teraz zaczynamy od fantów Damiana. Damian znalazł dwie grubaśne obrączki srebrne. O tutaj. Do tego dosyć grubą bransoletkę srebrną i kilka drobnych sreberek. No i ołów. Fanty Michała. W ogóle nie wyciągamy maniaków, bo mamy straszny mandżur. Wyciągnęliśmy tylko te ciekawsze rzeczy. Fanty Michała. Złota obrączka. O, taka tyci, ale jest złotko tutaj. Po wyczyszczeniu już wygląda bardzo ładnie. Próba 3-3-3. Do tego sreberko jedno, sreberko drugie. I to chyba jest nierdzewka. Tak? Nierdzewka? Chyba tak. Co tutaj masz? Jakiś tam jeszcze znaczek czy coś? Moje fanty. Ołów. Kluczyk do Narni. Dwa nierdzewne kolczyki. Kilka sreberek drobnych. Taka bransoletka, chyba nierdzewna, bardzo ładna i cała. No i tak, raz, dwa, trzy, cztery grubsze srebra i tytanowa obrączka. Tytanowa obrączka, bardzo ładna. Niestety nie jest to złotko, ale ktoś płakał, bo wyrób tytanu jest bardzo drogi. Dobra, moi drodzy, ja się z Wami żegnam i zapraszam do kolejnego odcinka, a teraz cześć.